Gamescom, ONL, Opening Night Live, czyli pokazy. Mam nadzieję, że lepsze niż Summer Game Fest. Nowe gierki, stare gierki, nie no, same nowe rzeczy tak naprawdę. Także no, będziemy to oglądać. Zobaczymy. Z tego co wiem, POE 2 jest szansa, Lies of P coś tam jest szansa, Silent Hill jest szansa, Silksong nie ma bata. No. And hello to everyone watching around the world. This is Opening Night Live from beautiful Cologne, Germany. And we have our biggest live audience of fans ever here at Kölnmesse. Over 5,000 people together as a community to celebrate our love of games. And of course, millions of you watching online around the world. Welcome. We have gathered Cześć. For the grand kickoff to Gamescom, the world's biggest in-person video game event. Our sixth opening night live. Now tonight, for the first time, we have a live sign language stream of ONL to make the show even more accessible. Nice. Thank you to Kaborski, who's signing the show right now. Thank you, Kaborski. Fine, fine. Dostępność. Now, while the game industry certainly has faced challenges this year, I know that ONL will get you excited about what's to come later this year. And in 2025 ze strasznymi rzeczami się zmierzyliśmy w tym roku. Sweet Baby Incorporated. World premieres from studios big and small, including, yes, some new game announcements you're not expecting, and some surprises, so get ready. From Monster Hunter to Indiana Jones, Dune to Civilization, Call of Duty to Marvel Rivals, the most anticipated games will be on stage tonight because they wanted to be here with you guys at Gamescom. And I am so honored and grateful to have the opportunity to present these Gamescom games to legendarna impreza. Jak Gamescom zniknie, to już naprawdę nic z tych przeszłościowych eventów jak E3 nie zostanie, bo E3 już nie ma. So Gamescom, sensi bereit for the world premiere? Co, co? Coś po niemiecku? W ogóle nie brzmiało jak niemiecki. A brand new game announcement. This one hasn't leaked and it's exclusive right here at ONL. Tukaj Games. Tukaj? Kurde ty. Oho. O, ciekawe. Ładnie to wygląda w ogóle. Ale ty, to jest kolejna gra, w której jest zielony, fioletowy i czerwony. O co tu chodzi? Wszystkie gry teraz używają tych kolorów. Unreal Engine 5 Sheet. Mass Effect? Chcę, o co tu chodzi? Nie. Borderlands 4! To zajebistą reklamę wam zrobił ten serial, co ma 10% na tatometer. There you go! Alright, that's right. Borderlands 4 is coming in 2025. Next up, October 25th marks the release of Call of Duty Black Ops 6. To świetnie! Strzelankowa FIFA! Let's go! Please welcome John Zuck and Catherine Anderson from Raven Software. Strzelankowa FIFA, nowa w tym roku i następna za rok. Ale ponoć ten jest rewolucyjny, bo ma nowy system biegania, cofania się i niszczenia terenu. Black Ops returns with an epic story and signature blockbuster action, where players question everything and trust no one. Ale tu było 9-11, nie w tym chyba. Burz był. W to bym zagrał, dlatego tylko. With the return of classic prestige and theater mode. And two brand new zombies experiences on day one. You'll see live MP, zombies, and Warzone gameplay at the Call of Duty Next event on August 28th. And starting on August 30th, you'll be able to join the MP open beta to try out the brand new Omni Movement system for yourself. Mówiłem, Omni Movement. Today, we're here representing the Raven team. Who's leading the campaign in partnership with Treyarch. The Black Ops 6 campaign is set in the early 90s, a time of global turmoil and uncertainty
as the Cold War comes to an end. You're joined by legendary characters Frank Woods, the grizzled vet, and Russell Adler, the ultimate wild card. Together with new allies Troy Marshall and Jane Harrow, and unbound by normal rules of engagement, you'll unravel a mind-bending conspiracy. In the mission we're about to show you, our rogue team has targeted a senator attending a political fundraiser in order to gain access to a top secret black site. Oni tłumaczą fabułkę w kodzie, która będzie trwała 3 godziny, tak? This is most wanted. So we're going to show up to this fundraiser. Get what we need from the senator. Zagrałbym dla fabuły, ale ty, bo to chyba będzie na Game Passie, nie? A może zagram za jeden dzień, co tam? Camera actually works. Ta bez kitu, dwa razy speed, żeby być na bieżąco, nie? Przyspieszamy rzeczywistość. Edward. I barked a few leads that could help get you close enough to do the retinal scan. Take your pick. I got it on good authority that the senator stole some sensitive information from the people I work for. How are you? Let me on the senator with sex tapes. Can't be mega do tyłu byłem, zoba. O, dobra, jesteśmy na bieżąco. Lee Grisham, head of security for All Dream Energy. Grisham might be our way to McKenna. Mówili to samo na Xbox Showcase, no ale te programy tak działają, że wiesz, przychodzi gierka. Chce się pokazać. To co, jak ma się pokazać? Tak samo u każdego, ale różne rzeczy różni ludzie oglądają. To nie jest tak, że wszyscy są tak pojebani jak my i oglądają każdy program. I modified the infrared image to highlight the capillaries in the senator's retina. It should have just enough resolution. Please help! They took me during shift change. Knew our schedule somehow. Started shooting. It must be Pantheon. Graficznie to wygląda nawet okej, okay, powiem szczerze. Silksonga dajcie, ale to już przecież tydzień temu był post, że Silksonga nie będzie na Gamescomie, to nawet nie ma co liczyć. O, Bloodborne posta nie było, nie będzie. Adam Smasher, ja pierdzielę, ale grubo. Slide do tyłu, no omni movement zrobili. How's that feel? Like progress. Up through the service hatch. You two first. I'll give you a boost. You first, Adler. Come on, Case. Myślałem, że spadnie ta winda. Szczerze. Easier coming down. Here. Szkoda, że PlayStation będzie może... Nie będzie może, by w końcu coś z Wolverina pokazali? Za wcześnie chyba na Wolverina jeszcze. Yo, quick time event, what the shit? Same as plan A. Go up.
Ja przepraszam wszystkich fanów Koda, ale mnie to tak nudzi. Dla mnie gra jak każda inna z Liberą, ale ja wiem, że o moich grach, wiesz, każdy też może powiedzieć, no pasek bossa ciągle to samo, wiadomo. Ale no kurde, nie wiem, jakoś ja nie trawię tych strzelanych, nie? To jest dosłownie taka gra na jeden dzień, żeby sobie popykać dla mnie, nic więcej. Ciekaw jestem, jak mi się opłaci wrzucenie tego w pierwszym dniu na Game Passa, bo to od razu ma być, nie? Ty, Bill Clinton tam ma reklamę. Dobre. Ej, zajebiste akurat. To szczerze cool bije. Do anything like this before? No, but I don't see any better options, and I'm running out of bullets. Pantheon, 10 o'clock. Keep them off. Ej, dobra, to zajebiste, takie John Wickowe wręcz bym powiedział. Czy ja widzę spadki FPS na pokazie? Znaczy mi się wydaje, że całe to jest w 30 klatkach, szczerze. No ale spoko, ludzkie oko widzi 24. Nie priorytetujcie gier. Early Access Open Beta? Co? O Boże. There you go, Black Ops 6, more coming at Call of Duty next. And now I'm honored to introduce my co-host for Opening Night Live. You know her from her years of hosting League of Legends esports around the world. Oh, really? Did you know that she got her start as a competitive Unreal Tournament player? That's right, please join me in welcoming to ONL, Shox! No, tak myślałem. Przypominają się czasy, jak oglądałem League of Legends LCS-ki. Hello, Gamescom. Thank you for the warm welcome, Unreal Tournament. That is quite... the throwback, but I am so excited to be here tonight revealing many of the games on Opening Night Live and highlighting events happening during this Gamescom week in Cologne. Gamescom really is the best week LCS for games 4? Worldwide every ja year, and I am LCS-ach, so stoked to be back LC here Mordo. With you all celebrating it. Now, it is my pleasure to share a message from Gamescom to you, our gaming community. Dear future me, I hope you are happy. I hope you visit wonderful places, that you have friends from places far away, and that you always have the best adventures, that you fight for the things you love, and that you love the things you do. Dear future me, my favorite thing in the world is to play. Do you like to play too? Yes, the future is here and we are ready to play. Let's take a look at this fun trailer. Minęło cię coś ciekawego? Na razie nie, w sumie. Co to jest? Co to jest? Gra na Nintendo? O nie, nie, sorry, tutaj jest za duża grafika. Nie, nie, to nie jest gra na Nintendo. Co? Ty, to jest World of War? Co tu się odpierdala? Ty, teraz Skyrim? Co to jest za połączenie wszystkiego? O Jezus. Ty, a ciekawe, co to będzie?
zapowiedź Silksonga. Tak. Oczywiście. Pierdziele, to jest Ghost Simulator? Ty, a... Będę szczery, zachęcili mnie do zagrania, remaster. Nigdy nie grałem, zachęciło mnie do zagrania, zajebiste. Szczerze, tak głupie, aż fajne. In my opinion, that looked like the goat of all remasters. Okay. Niezłe. No, my we God. Are expecting hundreds of thousands of fans at Gamescom this year in person, but if you cannot be here with us, don't worry. You can join us virtually by going to Gamescom Global, where you can explore and discover what the world's gaming industry has in store for you. And our very own Gamescom Studio is here with all-day coverage of the event, so tune in to Gamescom Studio's broadcast by IGN on Twitch or on YouTube. Now, we have some news on Persona 3 Reload and its next dodatek? DLC episode, Aegis, The Answer, coming on September 10th. It's nie time grałem, to reveal a surprising boss fight coming to the game. Surprising boss fight? Tomorrow, nie wiem, fani Persony pewnie zaraz wystrzelą na czacie. Ja nie mam pojęcia, co tu się odpierdziało, nigdy w to nie grałem. There is a strong connection between all of you and anime gówno? Znaczy, wiesz co, słyszałem, że Persona jest spoko ogólnie, ale... No tam jest dużo czytania ponoć. O Boże. Proszę, nie demonetyzujcie mi filmu za tę muzykę. Błagam, Altus, proszę. Dobra, krótko to trwało. Little Joker fun there, alright. Next up, we have another new game announcement for you right here, exclusively at Gamescom Opening Night Live. Dawaj. Co tam masz, Jeff? Pod pazuchą. Snake Eater. The tracks lead this way. Ty chyba trafiłem. Nie, może nie? Nie, chyba nie. Co? Co ty pieprzysz? He's close. Ty Techlan? Stay here. Stand guard. On me. Idą po te... Patrzcie, tam za krzakami czai się Silksong. Muza fajna, podoba mi się. Every man has an animal within. If you push too much, you might unleash the beast. Ale to co to w końcu jest? Dying Light 2 czy 3 czy co? Dying Light the Beast. No to chyba... Ty, ale... Jezu, jak oni zrobili tryb multiplayerowy. There you go, Kyle Crane is back in a new zombie adventure set in the Dying Light world with 20 hours of gameplay, nie, dobra, a new open world region, o, and more in ty, Dying to spore Light, the beast. Rozszerzenie do gry po next, prostu, today fajne. Marks the launch for the most wishlisted game right now on Steam, and also, last I checked, the biggest single player game ever on Steam with over 2 million concurrent players yep. today,
Black Myth: Zaraz po tym wracamy do grania. Game Science in China, which is also out on the PlayStation 5. And right now we've got the reveal of the launch trailer for you. O, tego nie widziałem chyba. O Boże, jest jakaś pani motyl ich własna, ja pieprzę, GG. Ej, powiem wam szczerze, tyle fanów mam z grania w tę grę, naprawdę, zajebiście się klika w to. Nie mogę się doczekać tej nuty. Ludzie na czacie się pytają, gdzie wersja na Xboxy, to warto przypomnieć, że twórcy Game Science od Wukonga powiedzieli, że nikogo ta konsola nie obchodzi. No cóż, każdy to myślał, nikt nie chciał powiedzieć, tak? Co jest? Pięknie. Daj spokój, proszę cię. Błagam. Jeśli pokonasz Super Saiyana, odblokujesz Hollow Knight Silksong. Będę kurwa w każdym trailerze się z tego śmiał, przysięgam. Problem z anime bijatykami jest taki, że większość jest do dupy. Nikt się nie stara z nimi, tylko sprzedaje, wiesz. Jezu, jak zobaczyłem tego smoka z góry, to mi się przypomniało, jak ligowe Mistrzostwa Świata oglądałem w 2017 czy 2018. Też smok na arenę się wpierdził. Ja się szczerze po Wukongu nie będę mógł doczekać października, bo będzie dużo fajnych horrorów do ogrania. Dobra, to mając w przyszłości, wytknij to, bo muzyka jest licencjonowana na 100%. I tak ta gra nikogo nie obchodzi, więc zero strat. Tragicznie to wyglądało. Welcome back to Opening Night Live for real this time, and that was the announcement of King of Meat, an online co-op spectacle for 1 to 4 players from Glowmade in Guildford, England, and Amazon Games for console and PC, and you can sign up at kingofmeat.com for future playtests. Now, one of the things I absolutely love about making these shows is that we get to introduce you to brand new games and teams, like this one, to reveal their first game from their new studio, FuzzyBot. Please welcome Tatiana Dyslova and Max Spielberg. Oh, Boże, co to? Guys, welcome to ONL. I'm very excited to share this game with the world. Can you tell us a little bit about your studio, first of all? Yeah, well, first off, it's totally surreal to be here right now. We started the studio back in 2020, and the majority of us had come from the AAA side of the industry. And at the time, we were just thrilled to have our own game, our own IP, and we could never expect being on the stage tonight at the end of that run. The vision for our studio started with the idea of dreaming big and building smart. The concept for our first game, even early on, felt very unique and full of heart, and this helped us bring together a very passionate team of talented developers. Ja mam wrażenie, że te przemowy to ChatGPT im pisze, kurwa.
and true love for the bez game urazu, that we're able to be here jakby, tonight, going way beyond where we thought kto przychodzi ze swoim projektem nowym, gada dokładnie to samo, że mieliśmy kurwa sen, marzenia i próbujemy je spełnić i mamy super pasjonatów w swoim teamie i wierzymy w nich, że z nami dociągną to i zrobią cuda. I mamy nadzieję, że dołączycie do nas w tej pięknej podróży do osiągnięcia wybornej gry. In it, it's the year 3000, and you're going to take on the role as one of the last remaining humans on planet Earth. Allying with a friendly bot faction, you're going to aim to take down the Combot army hell-bent on organic destruction. Players can play alone or with friends in this vibrant world of robots. Or, a simpler way that I like to describe it sometimes is, you go out and fight the evil robots, fajnie, and then collect mówią. Their body parts to build a sustainable town of your dreams while saving the cute ones. We are incredibly proud to finally reveal the delightful world of Link Banner. Dobra, poka gameplay, bo może dobre to jest. And we hope the players get as much joy out of playing it as we have building it. Well, we're very excited to show it to the world for the first time. Let's take a look at the world premiere reveal trailer. Thanks, guys. Ojejku. Problem z taką grą jest taki, że po prostu wyszło już takich 10, dokładnie takich samych, no. No co, taki Hadesik chyba, co? Pani, ten Hadesik. Housing, wow. Ty jesteś Hades? Ja lubię Hadesa, jak coś, żeby nie było. Akurat lubię. Ale Cozy Giera? Problem z Cozy Gierami jest taki, że 10% jest fajne, 90% to mówi się Cozy, żeby nie urazić. Dosłownie. No, nice, nice. Early access w październiku. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Well, I think we can all agree on this fact. Fishing makes every video game better. Now, a to one prawda, of the things Stellar that I love Blade about Gamescom is that it is a safe place for our diverse gaming family. And there is an amazing platform called Gamescom Cares that shares social and environmental responsibility projects that we care deeply about. Thanks to all of our partners who helped to make this happen. You can learn more by scanning the QR code below. Okay. And now, the first look at the gameplay of Lost Records, Bloom and Rage. A narrative adventure from the creative minds behind Strange. Life is Strange. To jest ta gra chyba, albo ta, albo inna, która ma 2 tygodnie early accessu za kasę. To ta? No. Kurde, Life is Strange, te pierwsze z Maxisa, z Maxi Chloe, nie były złe. Ale potem już tak zaczęli doić. I to wszystko to była taka papka Netflixowa, mam wrażenie po prostu. Że no nie dało się w to grać już później. Shit, where's my fucking pick? The Bark one's her favorite. I remember you. Nice one, Autumn. A te pierwsze na spoko były, nie? Skateboarder's wisdom. Never land on your wrist. I want to see you skateboard, Autumn. Czy będę w to grać? Nie, raczej nie. W to raczej nie. She was like a firecracker. Fuck! This is serious. We're gonna need a real band name. How about Bloom and Rage? How could I forget? Ciekawe, jaka jest grupa docelowa takiej gierki. Znaczy, ja myślę, że jest dużo nastolatków, co by se w to zagrały, tak szczerze. Last week, po prostu ja tam nie jestem, wait. Are Bloom and Rage? Are we in trouble?
Dzięki, Xavier, za suba. Ty, co to jest? Teraz jest już lepiej. Teraz jest już lepiej. Żaden Resident Evil, co ty pieprzysz w ogóle? Dobra, nie, to jest jakaś teamówka obrzygana. O nie, to jest to gówno, dobra, nieważne, zaraz gameplay pokażą, to się zesracie, jeżeli pokażą. No. Jest dramat, kurwa. Już sobie przypomniałem po prostu, na początku trailera nie rozpoznałem. No nie, no to jest ścierwo. A game looks great. It's a new look at the 8-player co-op of No More Room in Hell 2 from Torn Banner up in Canada. Miyagi-san, give us Armored Core 7. Your teammates, and I cannot wait to check that one out. All right, our next game, it's been a long time coming for this next one. At the Game Awards in 2021, Embark Studios revealed Ark Raiders, a game that immediately struck a chord with players around the globe. A stunning future Earth where menacing Ark machines threaten humanity's attempts to rebuild. Well, Ark Raiders has evolved a lot since then, and now it's finally time for some news on what's next for this exciting action survival shooter. Where do we go from here? Survival shooter. Nowy gatunek, dawno nikt nic nie robił z tego. You told us nothing of this place. Nie kusiło ostatnio tylko, żeby zagrać tego, jak to się nazywa, Last Descendant chyba? To się zastanawiałem nad tym, ale na razie nie ruszyłem. Raiders. Playing with fire. Everything to lose. But even more. Teraz to was trzy, proszę, nie. Oby jak najpóźniej, Jezu, dojenie uniwersum na siłę. Co to jest? Kauzygierka. I co, zagrasz sobie myszeczko? Zagrasz sobie? Dobra, całkiem urocze to jest, ale pytanie, co to zagra w ogóle. Zobacz, jak się cieszą, że nie będzie Silksonga, ale im jest wesoło. O, to przebierankowe! To na Playaku pokazywali chyba. Dobra. Ja bym chciał wersję, gdzie masz po wpisaniu kodu, nie wiem, gałka góra, góra, dół, prawo, kwadrat, trójkąt, odpala się wersja hardkorowa, gdzie możesz do nich wszystkich strzelać, kurwa, z kałacha. Proszę. I oni się tak rozpryskują, kurwa, na ekran. Jak Palward? Ej, w Palwardzie jest kurwa pal, który ma numer 69 i wygląda jak wygląda. Oni dobrze wiedzieli, co robią. Ooo! Poczekaj! Nie zagram w to, ale szanuję Warhammera, więc zamknę pizdę. Aj, to śmierdzi akurat, no ale każdy już to robi niestety. Apex?
Co to kuźwa jest? Czy to jest ten Concord obrzygany? Co to jest? To become Paragon. Paragon to ja bym zwrócił za tę grę, kurwa. A nie było już jakiejś moby smite'owej, która się nazywała Paragon 10 lat temu? To jest to samo? A to nie umarło? O co chodzi? A nie, bo to jest predecessor i oni to chyba odświeża. Ty, bo Paragon wyglądał super, to była mega realistyczna gra, pamiętacie? To miało potencjał, ale zjebali. Next up, Path of Exile 2 from Grindr Gear Games. It is nearing release. And tonight, yes, we do have news on the early access date. Tak! Data! My son. Jezu, jak to jest w tym roku? And stout of heart. I am. Nano maszyny, synu. Are you ready to sacrifice? Sacrifice everything to become the savior. I will. Do you have the strength to sweep aside this world and build it anew? To poema fabułę gracze wymyślili. I must. Ej, ale zajebiste są te designy. Stary, jak to dobrze wygląda! Path of Exile? Jakby, umówmy się, nie wyglądało wcześniej nigdy jak gra AAA, ale to? To wygląda jak gra AAA. Jezus Maria. Now, are you ready to fulfill Kiedy? Your destiny? Nie za szybko może, co? Bo nie wiem, czy będzie czas. Najwyżej nie będę spał, no ale... Kiedy? Listopad. Yes. Listopad 15. Spoko. Fajnie. Ty. Ten rok. Ty. Well, that looks absolutely great. Kurde. Can't wait for that one. And now, Gamescom is known for the cosplay. The vision and dedication cosplayers put into their craft is an inspiration to us all. And to see these amazing cosplayers, you can tune in to the Gamescom Cosplay Awards on Saturday, August 24th at 5 p.m. And if you're into indie games, who isn't, you can watch the best indies of Gamescom in our Gamescom Awesome Indie Show tomorrow at 8 p.m. on Twitch and YouTube. Enjoy exclusive announcements and interviews all packed into an exciting one-hour show hosted by Shay Thompson. Nice, nice. Plus, the Gamescom event arena, that is where I am standing right now and all of you are. It is the biggest and most elaborate stage at Gamescom, featuring not only opening night live, but additional live shows featuring creators, gaming events, and esports competitions that you can watch either in person or by tuning in online. Now, up next is a first look at the gameplay of June Awakening. Ty, the open world survival ciekawy, MMO. MMO and news on when it's going to be released. Zastanawiam się, czy to dojenie uniwersum, bo akurat jest popularne. Znaczy to na pewno, ale there czy będzie to dobre? To mnie mega interesuje. Dzięki, Adameiro. O Jezu. Awaken. Ale klocuszek się zapowiada. Begin as a nameless prisoner. Sculpt your appearance, choose your background, and then. Najważniejsze chyba w Dune, tak jak mi się wydaje, jest system frakcji, który można by było zarąbiście rozwinąć. Ej, czemu ta gra wygląda, jakby była robiona w 2015 roku, skoro miała być jakaś zaskakująco dobra grafika w tym? Survive. Welcome to Arrakis, the most dangerous planet in the universe. Ty, co tu się dzieje? Meet hundreds of other players. In the vast online ale to źle wygląda, stary. Or betray those you meet. Form a wary alliance. In this case, a spit dart rifle and a still suit for your help taking down territory. No, nie chcę być niemiły, ale to nie dość, że wygląda nie fajnie, to nieczytelnie jeszcze do tego widzę. The deserter base. Climb to a vantage point. Mega. And prepare for violence. Your choice of weapons and abilities determines your no, strategy. Niestety, fani Diony, nie doczekacie się czegoś fajnego w świecie gamingu na razie. Literally. Ojej.
Drewno. No nie, nie, to... O Jezu, to wygląda bardzo źle. Ja nie jestem fanem strzelania, ale mogę określić, że to strzelanie nie jest satysfakcjonującym strzelaniem, okej? Okay? Nie muszę być piekarzem, żeby oceniać chleb. Mine, harvest, and gather with your group to build bases and unlock more advanced equipment. Kurde, właśnie budowanie baz, socjalizacja z frakcjami i tak dalej, to jest coś, czym Diona powinna stać, nie? Craft improved equipment using fabricators. Replicate your bases in new locations with the blueprints. Jezu, to wygląda tak źle, tak pusto, wypatrzcie na tę ziemię. To jest jakby wszystko takie płaskie. Takie bez jakiejś głębi. To wygląda jak każda gra, która wychodzi teraz i odpalasz bardzo niskie detale w niej. I to się dzieje. Nie, czajcie, o co chodzi? The in-game radio provides insight into key events happening across Arrakis. Oh yes. Map the desert. Discover landmarks, wrecked ships, and desert testing stations. Ten user interface też moim zdaniem totalnie nietrafiony, ale dobra, to już kwestia gustu akurat. To wygląda jak Ubisoft gierka, nie? Z tym kompasem u góry jeszcze. You can explore unique locations, uncover valuable resources, and search for secrets amongst the shifting dunes. Assassin's Creed Desert. And then return to civilization triumphant with what you found. Harko Village. Wygląda jak gówno. No mówię, że jak gra Ubisoft. Spice traders, guild bankers. O fajnie, nie? Tam się tepał. Jezu, muszę cofnąć. Przepraszam. No nie, muszę, bo się uduszę. Patrz. Patrzcie tutaj na środek, na model. Patrzcie, kurwa, co tu się dzieje. Harko Village throngs with people. Spice traders. Czekaj. Opa, widzisz to tu? Ale telepie. House envoys and of course other players. Here, you'll pledge allegiance to one of the great houses of Dune, the Harkonnen. But remember, to play politics, you need power. And on Arrakis, spice is power. In the deep desert, beyond the shield wall, hundreds of players scour the landscape, hunting for spice. Every spice has the potential to become a heated battle. With multiple guilds vying for the precious melange. Jak mogę skrytykować tę grę w dość brutalny, ale prawdziwy sposób? Starfield wygląda lepiej, moi drodzy. No. Starfield wygląda lepiej. Niestety. W sensie, widząc to i widząc trailer Starfielda, zagrałbym Starfielda. Ja wiem, że MMO nie ma wyglądać, ale oni nie pokazali nic, co by mnie zachęciło jako fana gatunku MMO do zagrania w to. Wolę sobie odpalić Final Fantasy XIV, wolę sobie odpalić WoWa, nie wiem. Well, you can't have a Dune game without the sandworms, and the sandworm summoning begins when Dune Awakening drops on PC early 2025. So the wait is not that long. And now, here is a reveal of a new game from Tarsier Studios, the creators of Little Nightmares 1 and 2. No właśnie, Little Nightmares 3 miało wyjść, ale przełożyli, nie? THQ Nordic. Oni mają wszystko, kurde. Ale to jest od twórców, ale nie trójka, tak? Chyba, tylko coś innego. Nothing lasts forever. O Jezu. Nie, to jest Little Nightmares 3. Ale fajny sound design. Tylko słyszałem niestety taką smutną rzecz, że chyba... Granie solo w tym nie jest za bardzo możliwe, ale nie wiem, czy to prawda. Jak można grać solo z AI, to fajnie. Ej, bardzo ładnie to wygląda. Little Nightmares zawsze, jeżeli chodzi o scenerię, o budowanie klimatu, rewelacja. Bardzo fajnie to wygląda.
Wiadomo, że to jest Walking Simulator swego rodzaju, ale to jest z tego gatunku, powiedziałbym, jedna z lepszych produkcji, nie? Horrorowo. Ogramy to na streamie, jeżeli that będzie was możliwość. Reanimal, the next big entry in ale to nie jest Little Nightmares, tylko coś innego, ale to też ogramy. Now, would you like to discover the secret contents of Gamescom and receive cool rewards? Well, meet Epi, the robot on our website RPG Gamescom Epics. Prove your nerd know-how, solve tricky puzzles, win prizes, gather trading cards, digital trading cards, and jump from level to level until the final boss spawns. Scan the QR Wukong code zarobił below 250 milionów dolarów na ten moment. Now it's time to head into the wilds of Monster Hunter, which is playable for fans for the first time here at Gamescom. Capcom has an incredible booth. Uh-huh. But now to tell us more and show us more, please welcome to the Gamescom ONL stage, Ryozo Tsujimoto from Capcom. Ryozo-san. W Monster Hunter Wilds na pewno będę grał na streamie, tak wam powiem, na 100%. はい、ドイツの皆様、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日は、モンスターハンターワイルズの最新の映像を持ってきました。まずは、この、時間を作っていただきましたジェフさん、本当にありがとうございます。Hello to all of my friends in Germany and to the millions watching around the globe. I'm really thankful that Jeff has invited me to the opening night live stage so I can share a new Monster Hunter Wilds trailer with everyone. 今日のですね、今回ですね、ゲームズコンでは、初のプレイアブル出展も行っています。今後ですね、世界の、いろんなさまざまな地域で、このようなプレイアブルの出展も、考えていきますので、そちらも期待していただけたらと思います。Ale po polsku, dobra. それでは、widzieliśmy wyniki sprzedażowe Dragon's Dogma 2 i zajebiście wam się kupuje super dojące z kasy mikrotransakcje, także zamierzamy podzielić tę grę na 10 równych segmentów i sprzedać każdy za 300 zł. Mamy nadzieję, że super wam się spodoba. Konnichiwa. Ej, ale graficznie to nawet wygląda, cholera, co jest? Co prawda 30 klatek tu widzę, ale no. Musimy w Monster Hunter World zagrać, zanim to wyjdzie, żebym się mniej więcej nauczył grać w tego typu rzeczy. Ponoć, jak jest się fanem Soulsów, to Monster Hunter nawet siada. Bo wiesz, masz tych potężnych przeciwników do bicia, nie? Tylko tutaj chyba bossy nie mają pasków zdrowia, nie? To też jest ciekawe, cholera. Walczy się we wlezie bez takiego poczucia, że jest blisko lub daleko. Mi się podoba rozkminianie tutaj słabości przeciwnika. Na zasadzie wiesz, ktoś ma ogon, możesz go uciąć, ktoś ma skrzydła, możesz je poharować, żeby nie odleciał do góry. Fajne to jest. To jest mega spoko akurat. Ej, ale tekstury tych mobów wyglądają rewelacyjnie, szczerze. Co się jasne, to rwie. Animacyjnie, ale graficznie? Ja pierdzielę. Monster Hunter Wilds. Ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba. Lies at every turn. Treasure. Ej, ale Naraka jest spoko, tak szczerze. Secret. Ja lubię. Jakby ze wszystkich Battle Royale, jakie grałem,
To Fortnite, Naraka i Apex to takie top 3 dla mnie. Is meant to be found. Co jest? Huh? Want a little taste of Shiranui Fire? A co tu się dzieje? Ja nie wiem, co ja obejrzałem właśnie, szczerze mówiąc. Ty czekaj. A dobra, ja przez Jezus, przez chwileczkę się podpaliłem. Już mówię, Miyagi-san, Armored Core 7. Jezu. No jest, jest. Czy grałem w Armored Core 6? Grałem, no fajny był. Ta gra to mech jest, a nie o mechach, no. Mecha Mayhem! Wishlist now! That was a new look at Mecha Break, the multiplayer mech game. Okay, next, we have something exciting for fans of Monument Valley, the beautiful twisted puzzle game that we all played about a decade what ago. What the shit, man. I should be the old last time you get tonight, we are revealing Monument Valley 3 coming later this year from Us 2 in London and Netflix Games. I played this. It is an absolutely beautiful, stunning game, and we've got your first look right now. Dzień dobry. Czy ktoś tutaj się zapatruje na gameplay z The Witness na streamie? Hollow Knight Silksong? Tak, tak, Silksong już się czai za winklem, już się rozgrzewa. Zaraz wychodzi w prawym narożniku. Kiedy planuje The Witness? Na razie nie planuje. Ty, to jest Netflix Games. No to wiesz, że nie grać. Monument Valley 3 drops exclusively on Netflix December 10th, 2024. Now, first released in 1991, Civilization is one of the gaming industry's biggest franchises. And here at Gamescom, we are revealing the gameplay of Civilization 7 for the first time. To tell us more, please welcome Ed Beach from Firaxis Games. Aha, nawet nie. Thank you, Shox. Thank you, Gamescom. It's hard to believe that it's been almost 8 years since Firaxis released our last Civilization game. So we're incredibly honored to be here tonight at Gamescom. Ja miałem zawsze myśl, wolę Heroesy i nigdy nie próbowałem. Civ 7. Civ 7 is by far the biggest, most ambitious game Firaxis has ever made. Zawsze się tak mówi, no. Everything from its new gameplay features to its gorgeous new art style
is designed to immerse you in your own journey through history. Please join us after opening Night Live on the Firaxis Games Twitch channel for our official gameplay showcase, where we'll deep dive into what's new in Civ 7 and finally reveal our new in-game narrator. On behalf of the team at Firaxis Games who has worked so hard on this game, I'm so excited to finally give the world its first look at Sid Meier's Civilization 7. Please, enjoy. Miałem CIF taki do mycia biały. Pod zlewem. Civilization was a game that was created during a time when we were just discovering what games could be. And we said, let's put the entire history of the world and make it fun. Osadzone w rzeczywistości, czy jak jest cywilizacja zrobiona? Na fakt. No nie chodzi o to, ale czy masz jakby takie frakcje na zasadzie realny świat, czy bardziej fantazy? Realne. Czyli co mogę na przykład spowodować, że będzie Polska od morza do morza, dlatego ta gra ma być fajna, tak? Dzięki Mendersones za Prime'a. Znaczy spoko, nie? Ale ja chyba wolę tą fantastyczną odkleję, jakieś Hiroshiki se pograć, albo nawet to Age of Mythology czy coś. To już bardziej. Heroes 3 i 5? Śmigła, dobrze mówisz. Ej, szczerze, szóstka Heroesów jest trochę overhated. Nie była aż taka zła jeszcze. No fajnie, dla fanów strategii czy tam czegoś. Pewnie spoko. A czwórka? Czwórka Heroesów to gówno totalne. Ever since we first reached for the stars. Czy to jest Starfield? Błagam, niech to będzie Starfield. Bo zlagowało ten trailer i byłoby idealnie. What else is out there? Ty to chyba jest stary. Aha. A oni nie mieli pojazdów w Starfieldzie wcześniej? Nie. I want to be clear, actually that feature is not coming out at launch. Todd. The Revenant has landed. Jezus, Boże, nie wierzę w to. Jezus Maria, jak można wypuścić grę kosmiczną bez pojazdów do jeżdżenia po planetach? There's two bits of Starfield news for you and a confirmation of the expansion Shattered Space that is coming out on September 30th. Now it's time for an exclusive update on Marvel Rivals, the upcoming hero shooter from NetEase Games and Marvel Games. Tonight at ONL we're revealing two new heroes. Dwóch nowych bohaterów. Joining the game with a first look at their gameplay. Kto? Deadpool. W ogóle Marvel Rivals jest tym, czym powinien być Overwatch. Kocham Marvel Rivals, mi się podoba. Among the stars, Wakanda found a new home. Nie, no przecież jest Pantera już. Source of vibranium, the foundation of an empire. Buck? I kapitan? O kurczę! Fajnie! Snap out of it, Bucky. Nie spodziewałem się, że Buckiego dodadzą, szczerze. Not so fast. Ma graba i digielka takiego. Ale zajebiste, to jest Doomfist!
O kurwa, ale on na grupy przeciwników będzie powalony. Co? Nie, dobra, to jest do nerfa, to jest do nerfa. To jest totalnie do nerfa. Nie ma bata, że to przejdzie dłużej niż jeden update. Boom! Ty, co ty opowiadasz, że to w grudniu wychodzi na Mikołajki? Chyba, że to tylko ten update. Czekaj. Well, I'm sure everyone who played the beta wanted to know Marvel Rivals will launch on December 6th. Let's go! Now, Gamescom always strives to help the environment, no, and the event runs on 100% renewable energy. Czy to jest free to play? Free to play właśnie, to jest zarąbiste. Ongoing measures to reduce CO2 emissions. Exhibitors participate in the Gamescom Goes Green initiative by reusing their booth builds or avoiding single-use material. And yes, fans are planting more and more trees in the Gamescom forest. The forest has been growing since 2020 thanks to all of your engagement. And all of you can still help, of course. You can plant your tree in the Gamescom forest today. And with that, it is time to reveal the winner of the Gamescom Sustainability Award. This award celebrates an organization in the global game industry committed to sustainability and the environment. Presenting the award, please welcome back Lisa Pak with Playing for the Planet. And hello Gamescom. Thank you for having me again. Powinni dawać jeszcze nagrodę za największą inkluzywność. To było trochę jak taka złota malina. Lisa represents Playing for the Planet, an alliance of gaming organizations committed to taking climate action under the official umbrella of the United Nations. So how are things, Lisa? Things are going great, thank you. With 3.3 billion people around the world playing video games, we encourage everyone to make a difference wherever possible. Absolutely, and 3.3 billion players is so, so much. So do you have any tips for our players on supporting this great initiative? Yes, definitely. It's as easy as remembering to set up energy-saving modes to avoid unnecessary energy consumption. Nie no, ekologia spoko. Mogło być gorzej, guys. Electricity services at home to reduce your carbon footprint. Everything will make a difference. Absolutely, every bit. How dzięki Yoda. Great tips, and I already utilized some dzięki of those za Prime Yoda. A lot more people will. But now let's celebrate some of the amazing work already done by gaming companies. Yes, that would be happy to do that. Anyone can set ambitious decarbonization goals, but delivering on that goal and turning it into emission reductions demands a clear and actionable as well as collaboration. And this year's winner has proven that it's possible to deliver ambition with execution across the board. And this year's winner of the Gamescom Sustainability Dzięki Award Kirson is Tencent za Games. And here to accept the award is Brent Irvine, the vice chairman of Tencent Games. Tencent? Dbanie o planetę! Nice! Oksymoron to jest! First of all, let me say on behalf of Tencent Games how honored we are to receive this award. You know, Tencent Games encompasses a lot of things, you know, everything from in-house studios like Timmy, global studios like SharkMob, to our global publishing arm, Level Infinite. What they all share is a commitment to operating our business in a sustainable way. We are committed to carbon neutrality by 2030, and really want to thank all of our studios, all of our partners, but most of all of our players, whose support is essential to helping us drive our efforts to have positive change within the industry. Thanks again, and back to the games. Congratulations, Tencent and Brent Irvine. Cox. But that is not our only award. Everyone here and at home can vote for their favorite games playable at Gamescom in this year's Gamescom Awards. You can visit Gamescom now to help decide the winners. Voting will only be open until Thursday, August 22nd at 2 p.m. And the awards will then be celebrated this Friday at 2 p.m. at Gamescom Studio. Back to you, Jeff. Thank you, Shox. You're doing a great job tonight. All right, we got something really special for you. Please welcome Deadpool director, creator of Love, Death, and Robots, and the co-founder of Blur Studio, Tim Miller. No to ciekawe.
Thank you, Jeff. Blur Studio has been making cinematics for over 30 years now. That means classics like Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty, and dozens more. Mm-hmm. And we do this because we fucking love video games. Oj, będzie kara pieniężna za to słoweczko. And every time a trailer comes online, we see hundreds and hundreds of comments from the fans, like, why don't we see a movie like this? Or why can't we have a series like this? And we could not agree more, which is why we are so excited to share this series with you. 15 original episodes created in collaboration with Amazon Studios so jest. And the publishers and developers of some of the world's greatest games. I'm talking new titles, existing games, indies, and classics. So we've been working on this show for 3 years. To i tak nie aż tak źle. I get a little choked up, sorry. I cry a lot. Sorry. Aww. Każdy by trochę się wzruszył, jakby musiał coś ogłosić po długiej pracy. Wiadomo. Ja to bym tam nawet nie wyszedł. All right. We've been working on it for 3 years, and I'm very emotional because I'm so excited. And it's finally time, so please enjoy the world premiere teaser of Secret Level. Ja przynajmniej wiesz, że nie napisało tego ChatGPT, nie? It is our love letter to games. And you can watch the series on Amazon Prime Video on December 10th, not too far now. So enjoy. Thank you. Proszę, nie bądź głównym. Co ty opowiadać, z Warhammera zrobili coś. Poczekaj. Nie, dobra. Wait. Nie, to chyba była zapowiedź po prostu, ten, logo Prime, czy nie? Ja już nie wiem, gubię się. Jeden odcinek, jedna gra, tak? Ej, kurwa, zajebisty pomysł, szczerze, bo ludzie mają często niedosyt po cinematikach. Ej, ale ładne to jest, kurczę. O Jezu. God of War tam był, nawet. Ej, to może być albo bardzo fajne, albo bardzo nudne, ale wydaje mi się, że będzie fajne. Aż się to obejrzę. Secret Level, new series, your game awaits. Huh. Tam był Armored Core nawet? O proszę. The gods have taken an interest in your odyssey. Try not to disappoint us. Age of Mythology. What armies you face, what power you wield, or what creatures you unleash. We trust you will find a way to write your own legend. Ja pamiętam, jak miałem jakieś pierwsze albo drugie Age of Empires na kompie w bibliotece, który miał Windows Millennium, kurwa. Retold! Znów opowiedziane. What the shit. Niesamowite. Play it day one with Game Pass. Co to? The tower is the only sanctuary we have left. Together, we can give our people the hope we need.
to survive. Together. Not for me. Together. Counter-Strike 3 z nowym ten flashem. Test 3 pokcza. The conflict between the Asara Guard and Havoc threatens the balance of the world. Skrót od Black Myth Wukong to BMW. The Asara Guard is a tempest of disorder. No, so chaos roams. But we are home to strike at their very core. Yo. Havoc has cutting-edge technology. Znaczy to nie mój typ gry, ale wygląda lepiej niż Assassin's Creed Shadows. To chociaż tyle. O, to nie trudno, to prawda. Czy będzie BMW jeszcze dzisiaj? Będzie BMW, spokojnie. Będzie, będzie. Which we are announcing is coming to Steam Next Fest in October in advance of its early access release later this year. All right, let's head back to the Middle Ages for a new look at Kingdom Come Deliverance 2 with its authentic rendition of 15th century Bohemia as an action role-playing game. Cerveza Cristal. Tego jestem ciekawy. Should disrupt my plans with headstrong acts of violence. There will be consequences. I intend to wage war, not parley. Everything alright? Cóż za muzyczka? We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. Well, if they're not already swinging on the gallows somewhere. Will you help us, Henry? Zagramy w KCD 1 przed tym, bo nie grałem nigdy. Jebać, kurwa, kupuję w preorderze, przysięgam. Preorderuję to gówno zaraz. I like that boy already. Jesus. Jakie dobre. Okay, now we're heading to the Arkhamverse for Batman Arkham Shadow. It arrives later this year. It is a completely new Arkham story tylko, nie? To MetaQuest 3. I played zrobili nową grę o Batmanie po 10 latach i jest ekskluzywem na Marka Zuckerberga, bo tylko on ma swój sprzęt kupiony. Jakie to jest kurwa głupie. Here is your first look at the actual gameplay, a gameplay trailer for Batman Arkham Shadow. MetaQuest. Kto z tego korzysta? No i ten widz, nie? Ja. Ale tak szczerze? Nie wiem. Przecież to się nie zwróci, no nie ma prawa. A inaczej, pewnie produkcja wyglądała tak, że Mark Zuckerberg kuźwa poszedł i syknął, żeby to zrobili, nie? Więc pewnie się opłaciło już w tym momencie. The corrupt system has failed you. Are you not angry? Ja sobie nie wyobrażam dewelopera, który miałby z własnej chęci stwierdzić, ej, robię grę na MetaQuest. No niemożliwe to jest dla mnie. This rat king could be anywhere. A wiecie, co jest najlepsze? Że wystarczyłoby zremasterować Batman Arkham Knight, bo tak to się nazywało, tego sprzed 10 lat i masz grę, kuźwa, jedną z najlepszych, która wyszła w danym roku, jeżeli by wyszła. Naprawdę.
You could have been more than a symbol. Wiesz, że oni chcą, żeby w tych metaquestach za 10 lat każdy chodził po ulicy? To chyba by musiały 5 zł kosztować, żeby każdy w nich chodził. Alfred, we tried it your way, now we do it mine. Bo ja... Mimo, że mam trochę wolnej gotówki, nie? To znalazłbym 300 innych zakupów, zanim bym stwierdził, że potrzebuję metaquesta. Dzięki, Peter, za Prima. Feeds the shadow deep inside us. You're everything that's wrong with Gotham! I'm done holding back! No nie, to nie wygląda to dobrze, no kurczę. No to jest robiona gra pod VR-a, który jeszcze... Znaczy i tak jestem pod wrażeniem, jak gra na VR-ze już są w stanie wyglądać. Kiedyś tak nie było, parę lat temu to wyglądało tragicznie, teraz wygląda już znośnie. Natomiast... Tak czy inaczej, no MetaQuest, proszę cię. A ile ten MetaQuest kosztuje z ciekawości? MetaQuest 3. Well, that trailer was buzzing, and the whole city is buzzing during this week of games. And this weekend, the heart of our beloved gaming metropolis, Cologne, will transform into the vibrant Gamescom City Festival. There will be great music on three stages in the city center. Ej, kurde, to Gamescom chyba dobrze się trzyma jako impreza. Podoba mi się to. Bałem się, że kolejna, która umrze, to będzie. Definitely go and check it out. That is what's happening in Cologne, and also people from more than 100 countries are here. But Gamescom has fans all over the world, and I have good news. Gamescom is heading to other continents. Co ty gadasz? The first Gamescom LATAM took place in June and exceeded all of our expectations with over 100,000 fans immersed in the gaming universe. It was a fantastic show, and next year it's going to be even bigger. Ale mnie bawi to, że jak ona to ogłosiła, Gamescom nikt braw Asia nie bił, bo to znaczy, że nie będzie u nich. You can join in on the fun and the entertainment area to find out all about the games, the stage shows, cosplay and much, much more. The ticket shop is already open, or you can also tune in to our online show Primetime on October 17th. Now, who is ready for another world premiere? Ja jestem gotowy. Announced last year at ONL, here is a new look at Little Nightmares 3. Oh, that's nice. That's interesting. Firenthanger 3, a gość zaczyna robić. Będzie, tylko że ponoć ma być w kosmosie, trochę mi to śmierdzi. No ale zaufam. Little Nightmares to są takie, nie wiem, patrzysz na te myszeczki i masz takie, ja pierdzielę, jakie to smutne wszystko jest. Pamiętacie w dwójce z tymi telewizorami, jakie to było poryte? Mocne to było. Albo w jedynce, jak byli ci ludzie, co żarli cały czas, kurde, przy tym takim sushi barze. Ale powiem szczerze, większe wrażenie na mnie zrobiła ta spin-offowa gierka, co wcześniej pokazali. Mega mi się podobało tamto, bardziej creepy było. Czy te gry są pod koopa? Ta chyba jest właśnie. Ta chyba właśnie ma być. From the creators of Far Changing Tides. O co chodzi? O, co ty gadasz od wydawców Firewatcha? No, wydawca to wydawca, ale... Co to? Co to jest za bydle? Wolałbym, żebym grał Border Collie, miałoby bardziej lore accurate. Symulator pastucha, tego brakowało. Kurde.
kurwa. I wyobraź sobie, że za rok wam mówię, dobra widzowie, grałem w pastucha. Mój dziadek wszystkich na ten, na jezdni od pastuchów wyzywa. Guys like that one? That's a beautiful game. Za kółkiem. From Panic and Okamotive, and I'm so glad we could share that with you tonight. All right, Gamescom, we have a special guest joining us next. I grew up playing his games, Hideo. And many of you did too. Titles like Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet, Theme Park, Black and White. Jeff, dokończ. Kurwa! Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet, Theme Park, Black and White, and Fable. And tonight he's here to reveal his brand new game Fable. He's secretly been working on for the past 3 years. Please join me, Gamescom, in welcoming to ONL, Peter Molyneux. Co ty gadasz? Masters of Albion? To ty piszesz swoją własną historię! Jeff. Yes, Peter. Amazing. This is so fun. So a couple months ago, you and I had lunch in London. I was like, what are you working on? You're like, well, I've actually been working on a game for a number of years. Co ty masz za przeglądarkę, że ci obywala? Tą chińską. Minus jeden współpraca. Right, so... After messing around on mobile, what the hell was I doing? I thought to myself, I need to come home. I need to come home to PC and console. So I've looked at Dungeon Keeper, I've taken some things. Ej, to jest porąbane, że powoli ludzie, którzy tworzyli gry, mogą od nas odchodzić, guys. To jest smutne. Miyagi, Hideo, oni będą, kurde, umierać kiedyś. To your credit, you've self-funded this project yourself. Yeah. You put together a team of a lot of veterans. To będzie jak z tymi słynnymi reżyserami w Hollywoodzie. Będziemy płakać za nimi, że już nie może, wiesz, zrobić gry nowej. I'm working with people like Mark Healy and Russell Shaw and Ian Wright, the people that helped on. I zostanie tylko Ubisoft. Jo, pierdole. Anyway, let's have a look at Masters of Albion. All right, here's the world premiere, Masters of Albion, from Peter Molyneux. Grajcie, póki możecie, kurwa. Zgrywajcie gry na płytki. This is Masters of Albion. We're a team of 20 people dedicated to making something new, unique, and different. Here we are in the familiar, vast world of Albion, packed with stories, quests, treasures, and stories. Ale jest mega zajarany projektem, słuchać w głosie. This is Oak Ridge. By day, you're tasked with building the town up, gaining resources and earning money. I've made the game worse than manor lords made by one man, but I'm happy. You can design anything. The food that people eat, the clothes they wear, the weapons they use, the armor they fight with. Dzięki Tabik za suba. Jakie fajne, ciekawe tytuły mogą się pojawić? Lies of P na przykład DLC może się pojawić. Poe się już pojawiło z datą premiery. Przepraszam cię, mistrzu Jedi, ale niestety twoja gra wygląda jak mobilka w tym momencie. No niestety, zatrzymałeś się w czasie sam. I can also design, customize and create all buildings. To wygląda jak te mobilki, to masz 10 sekund, w których musisz kurwa w to grać, bo i tak nie skipniesz reklamy. Night is coming, the sun is going down, and now my town needs defending against the horrors of Albion. And this is my hero's time to shine. You don't have to play in God mode. At any point you can possess a character and play in third person. Jesus. My hero innovation. Is now under my complete control. And now it's time to fight. You can see your character from above and from behind. My hero's very... Kurwa, on gada i let's switch back to God mode and unleash some real power. Czemu on gada, jakby mu się nie chciało tego robić, no? Okay, we survived the night. Now, let's design a okay, we survived the night. Hero. You can be as silly as you want. But bread swords just won't cut it. It's just $70 with 2 days of early access. An open world god game full of combat, choices, mystery. And we've got a free battle pass for it's all of you. It's available to wishlist on Steam now. Amazing. Management
O Jezu, nie gramy. Nie, no co my... Każdy już zapomniał o tym. Każdy już o tym zapomniał. Ty, oni chyba, no właśnie, drugi sezon ten, to trzeba jakoś zareklamować, nie? To grę zrobili. Jezu. Chyba ty, ja czekam na drugi sezon, to czekaj dziadek, czekaj. Ja już zapomniałem o tym. Nie no, generalnie pierwszy sezon był fajny, ale to jak to się wybiło, pokazało, co się dzieje, gdy produkt się wybije. Takie dojenie kasy na tym było. Każdy robił o tym coś, jakąś swoją wariację tego. Jezu, Mr. Beasty, nie Mr. Beasty, to już się żygać chciał o tym tematem Squid Games w pewnym momencie. No. Mandai Namco? Reflektor? A, czekaj. This is some oho shit. Oho. O Jezu, Yennefer. Ej, może one nie miły, nie? Ale wolę tą z gry, kurczaki pieczone. It is time to awaken. Ona nawet podobna w tej grze nie jest do siebie z reala, co jest? Kolejna gra z Umbralem, no świetnie po prostu, potrzebowaliśmy tego wszyscy. Netflix Games mówi ci jedno, że tu prawdopodobnie nie będzie żadnej kontrowersji, żadnej takiej ciekawej zaczepki do rozkminki, to po prostu będzie zagraj se w gierkę i zapomnij o niej dzień później, więc nie ma sensu w to grać. Jezu, Aviator Pack, Shadow Pack, więcej tych paków, Arena Breakout, oho, świetnie. Ty, ale to miała być konkurencja Tarkowa, która se strzeliła w łeb, nie? Bo ten... Bo zrobili jakieś pay to win obrzydliwe. Bo gierka ponoć ogólnie jest fajna, ale no niestety system monetyzacyjny zepsuł. Mi się wydaje, że to jest kwestia niecierpliwości deweloperów, że oni chcą szybko zarobić, zamiast zrobić dobrą grę i poczekać, aż to się zwróci na spokojnie. No ale cóż, co ja będę im mówił, nie? Dzięki Sebracer za Prima, siema. Monte! Pog! Gamescom zawsze jest trochę dłuższy bez. To jest normalne, że to trwa ponad godzinę. Arena Breakout Infinite is now available in early access with the full release coming at the end of the year. Now, over the years, Blizzard has been a big part of Gamescom history. And this week, we are thrilled to welcome them back for the first time since 2019. And to tell us more, here is the president of Blizzard, Johanna Ferris. Kto teraz jest szefem Blizzarda? Pokaż to. To jest ta stara? Hello, hello, hello. Hello, hello, kto hello. To jest? Welcome to Gamescom. Michelle Obama, my Blizzard. Thank you so much for having together. Us on behalf of Blizzard. This is such a massive moment, but it's such a special time to be sharing it here with everyone at Gamescom, and we're just really honored and grateful to be here.
Well, we're very glad to have you guys back. And I know you got a big booth with Xbox, right? We do, yes. And come on by if you're here all week long. Ale my gospodne, z Berszki, co kurwa, każdy miał 5 lat temu, ja pierdolę. We have celebrations and anniversaries galore across Hearthstone, across Rumble, and of course a very big milestone for World of Warcraft. Musieli dać po dramach babę. Yes, teraz ona kradnie innym mleko z cyca. No tak, tam właśnie się bawią, kurwa. And we're just days away from the global launch of the War Within. Właśnie, kurwa, August 26th, it's go time for that. Dla tych, co nie wiedzą, z czego się zaśmiałem, tak, w Blizzardzie kradziono sobie mleko z piersi. Tak było. And I just want to say it's masterful work from the team. The World Soul Saga opens up such ambitious creative territory for us, arguably some of the most ambitious we've ever seen since WoW initially released 20 years ago. W Blizzardzie nikt nie ma rowerów. Ej, ja widzę, co ty tu zrobiłeś. Nie mów tak, kurwa. Nie wolno tak mówić. Yeah, there's a ton of ways we're going to be able to celebrate, so we definitely hope that you join us. There will be in-game events that commence in October, so there will be more details on that, but players will be able to earn really cool in-game rewards, and we'll be finding some creative ways to celebrate the history of Azeroth together. Wiecie, jaka by była najlepsza celebracja World of Warcraft i Warcraft? Stworzyć WoWa 2, bo wszyscy na to już czekają w tym momencie. On all the things going on for the Warcraft universe. Okay, well, that's exciting. Now, I was wondering about, you know, all the other Blizzard teams. Are they going to get in and celebrate these anniversaries? They are. There will be some nice surprises along the way, but I do want to shout out tonight the Overwatch 2 team. Okay. They've been doing some amazing work to show their honoring of World of Warcraft and the legacy that it brings. There'll be a new collab in September. We wanted to share tonight with all of you a sneak peek of the very first new skin. It's Widowmaker. And she's embracing her allegiance po World Soul Saga musi być WoW 2 plus 1. Overwatch 2 x World of Warcraft. Ej, to zróbcie szybko w miesiąc WoWa 2, nic nie zmieńcie, będzie na poziomie zmian w Overwatchu 2 i będzie w ogóle super. 2x2. I nazwijcie to 4 i macie Diablo 4, ale działania. We are super excited for the Vessel of Hatred, and we're even more excited that here at Gamescom this week will be the chance to have the first ever live hands-on experience. Wiecie, jaki jest problem? Blizzard ma fenomenalny marketing pod kątem cinematików, awesome na przykład. Do tego dodatku był wybitny. Ale co to daje, jeżeli gra jest gównem? All right. Well, I understand you might have brought a little something special with you as well. We have, here's a look at our mercenary companions. So take a look on behalf of the Vessel of Hatred. A oni nie dodali do tej gry teraz z tym dodatkiem, znaczy dodają klasę, która jest drugim szamanem, jak był szaman, czy coś w tym stylu, zamiast zrobić paladyna, o którego każdy prosi? Suffering. Desolation. Horror. Ta? Świetnie. Spiritualista. Nie, omega. A jaka jest klasa podobna do tego w grze już istniejąca? Szaman, tak? Chyba. However, czy tam Witch Doctor? Have taken a different bound by secrecy, ready to stand and fight. Druid jest, sorry, zrobili druida drugiego, tak, druida drugiego. Nie ma paladyna w D4, co ty? A wiecie czemu nie ma? Bo go sprzedadzą w dodatku za 2 lata. Mark my words. Until we were left with only our inner demons. Zresztą w Diablo 3 tak zrobili. Dokładnie tak samo. Pulled us back into the light. Your blood feeds my blade. And though we now wait, watching from the shadows, we cannot escape who we are. Będzie dzisiaj łupa. Muszę zabić tego tygrysa, cholera. Stay away! All the fury that burns within us. Stary, i teraz porównaj to do Path of Exile 2, które zostało zapowiedziane. No sorry. To jest deklasacja. Ja wiem, że dla niektórych, nie? To jest, gra z góry, ale przecież każdy, kto jakkolwiek się tym gatunkiem interesuje, tu
To jest taki nie wiem, to nie jest jeden poziom różnicy, to jest kilka pięter. Tak, największym reklamodawcą, osobą, która najbardziej promuje Poe, jest Diablo, bo jest tak chujowe, że ludzie szukają alternatyw. Autentycznie. Pre-purchase and unlock Demon Wings. No, świetnie, Blizzard. Świetnie. Poe 2 będzie za darmo, no. Poe 2, nie dość, że jest za darmo, to jeszcze kuźwa, wiecie co się dzieje? Wszystkie mikrotransakcje przechodzą z jedynki do dwójki. No sorry, oni są tak fair, że to jest po prostu krzywe zwierciadło, odbicie Blizzarda to jest. Dosłownie, odbicie. It's no exception. We are hard at work at adding new ways to play and new ways to grow in power. Druga strona medalu. Ordinary people with extraordinary skills that you can hire to fight alongside you in your battle against hell. We're also adding the Kurost Undercity, an all-new multi-layered dungeon that gives you the control. Przypomnę jeszcze, że najdroższy pakiet tego DLC kosztuje $100 chyba. And we also have the Dark Citadel. Our brand new co-op PvE dungeon. Kiedy to Poe 2? Za 3 miesiące. W listopadzie jest Early Access. Diablo through a gauntlet of multiplayer puzzles and mechanics. We're talking about all of it right here at Gamescom. And so stay tuned if you want to see all the things that you're going to see in Vessel of Hatred launching October 8th. And I hope to see every single one of you on the floor all the way through the show. So thank you very much. See you on the floor. Czy to jest dla wybranych, czy dla wszystkich? Nie, no, mi się wydaje, że to jest dla wszystkich. To the hardcore action role-playing world of the first Berserker Kazan, set for 2025 daj datę, release. Daj datę. Intense combat meets nie, tylko mówię 25. 3D cell animation in a brutal world from Nexon. To wygląda super. Oglądaliśmy 15-minutowy gameplay chyba z tego. Polecam sobie zobaczyć na kanale. Świetnie to wygląda, naprawdę. Co prawda robi to Nexon, cholera, ale wygląda to dobrze, no nie będę ukrywał. We'll tear into the neck of the aged lion. For years, I faced unrelenting fury. Made countless sacrifices. And the result of my devotion. To jest gierka, w której grasz po prostu wielkim berserkerem i robisz wielkie berserkerowe rzeczy. Piękna rzecz. Piękna. To jest gra, w której chodzi tylko o to, żeby wylać krew przeciwników. I jest to dobra gra. Ej, ale jaki bosik fajny, co? Kurwa. Czy to Souls-like? Ta. Znaczy mówią ARPG, bo teraz się boją ludzie używać słowa Souls-like, bo to często zniechęca ludzi, że trudne, ale... Piękna sprawa. Ej, ale weapon swapy też zajebiście wyglądają, nie? Kurde, tej włóczni wcześniej nie widziałem. No to na pewno early 25, a to miła informacja w sumie. Technical close beta, no ja to nie, to dzięki. The constraints of the past are history. What? Here, you rule the way you've always wanted. Czy widziałem gameplay Phantom Blade Zero? Ta, też czekam. And every turn becomes an opportunity to triumph. What the actual fuck?
było za fajne, to prawda. Jezu, jakie to by było super, gdyby antyklimaktyk okazało się, że to jest reklama tego fotela. Piękne to by było. Dzięki Pedro Niasty za Prime. Dark and Darker Mobile? Co ty opowiadasz? No ale na tableciku w sumie mogłoby siąść. No grafiki nie pokazali jeszcze. Może i lepiej. Nie pokażę. Wolę na kompie zagrać. Ja kupiłem jakiś tam pakiet, żeby mieć ten... Stasza większego i zagrałem dwie rundy. Jestem debilem. Dzięki Patka za 5 giftów. Dziękuję, pozdro. Dzięki wielkie. Games, this next trailer is a new life simulation game where players can travel among super-powered worlds to craft their island and engage with friends. Let's take a look. Cozy gierka, moi drodzy. Czy to jest taki... Animal Crossing Contender? Nawet muzycznie tak to mam wrażenie. Ej, akurat Animal Crossing jest spoko, ale każda jakby kolejna iteracja Animal Crossing, którą ludzie próbują podrobić, jest do dupy. Znaczy jeszcze Stardew Valley jest w miarę, nie? Ale powiem wam szczerze, że rynek tych gier im się opłaca. Po prostu my nie jesteśmy targetem tego w większości, nie? Ale jest dużo ludzi, którzy grają w takie gry i im się podoba, nie? Także jakby nie dziwię się, że to tu widzę, o tak powiem. Tak samo jest z tymi mobilkami, które kasują chore pieniądze, a my nawet o tym nie wiemy. We got another game to show you, which will take you on an epic global adventure. Indiana Jones and the Great Circle. Check this muszę out. W to grać. Jezus, proszę, nie spieprzcie tego. Jezu, błagam. What if I told you there was a connection between lepiej wygląda model w ogóle. Lepiej wygląda model. A Great Circle. Does it exist? Is it the key to some lost power? That's up to you to uncover. Jeżeli to będzie gra, samograj tylko, że film, spoko. Kocham Indiana Jonesa, uwielbiam to, to jest moje dzieciństwo. It's humbling playing a character that so many people, myself included, look up to. As a kid, seeing Indiana Jones in the theater for the first time was a defining moment for me. And I never would have guessed that all these years later, I would be the one. Wiecie, co jest najważniejsze w Indiana Jonesie? Żeby to było komediowe, ale nie cringe'owe, bo to Indiana Jones zawsze balansował idealnie na granicy z tym. Beachy jest, wszystko super. Muzyka jest. The quintessential ale ciekawy wybór adventure. Z pierwszą osobą, nie? A nie, że za pleców. Everything you'd expect from an Indiana Jones adventure. Mysterious artifacts, cunning villains, ancient man. Discoveries, hard-hitting action. It's a world of constant nawet lepiej imo, wydaje mi się, że chcą w immersję wejść przez to.
Zobaczymy, the Great Circle spans the entire globe, from snake-filled jungle temples to scorpion-riddled desert tombs. Stunning open areas to explore freely, full of secrets. I to nie wygląda na prawdę. To nie wygląda jak just classic whip and revolver. Indy's journal and his camera will immerse you in the mystery, providing extra info on tylko all of your finds. Tylko jedyny problem, ta gra może się okazać cholera nudna, ale to zależy od fabuły. And those details are your key to solving the ancient puzzles that hold the secrets you're after. But ancient secrets don't come easy. It's best to have an exit strategy. This is an incredible new way to experience. Musiał lecieć Boulder, przed którym trzeba uciekać, nie? To nie byłby Indiana Jones. Hold on to your hat. W dniu premiery gramy w to, to na pewno. Jestem ciekawy, czy to będzie dobre. Doesn't that look great? A world of mystery to explore. But you're probably wondering when the game comes out, right? O kurwa. Well? No. Grudzień? Ale jestem dobry w to. There you have it. Indiana Jones and the Great Circle is coming out. This December ej, for Xbox, druga połowa Game roku Pass wygląda PC. Znacznie ciekawiej od pierwszej, nie? But there is one more thing that Machine Games and Bethesda wanted to share with you about Indiana Jones and the Great Circle. Weź Bethesda, może coś zrób, kuźwa, z The Elder Scrollsami, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale 7 lat temu zostało zapowiedziane coś. The game's coming to PlayStation 5 in spring of 2025. No i spoko. All right, before we wrap up O&L, we do have one final game announcement for you. Check this out. Oh. This thing of ours. It's a brotherhood. Huh? Treachery. Co to jest? And deceit do not exist among us. Do you wish to commit yourself, your life, to co this to jest? Family. I to wygląda fajnie, ale co to jest, kurwa? Co ty gadasz? Ej, to I'm jest Nick Baines, dobre. President of Hangar 13. To what you jest just saw niezłe. Is the first early look at Mafia, the old country. A thrilling story set in 1900 Sicily during the origins of podoba the Mafia. Mi się to, że to we're są going stare back lata. To the roots of what fans love about the Mafia franchise, crafting a deep linear narrative with that classic mob movie feeling. Mafia's success is built on our players' passion for the franchise, and we're so ty proud nic to return to Mafia tym, nie? Na with Twitterze, the old country. Nic. We can't wait to show you all more. Thanks for watching. Ale ciekawa sprawa. That was a fun surprise, right? All right, well, that is a wrap on opening night live from here in Cologne, dobry Germany. Dobry pokaz. We hope to see you solidny again this December, December 12th, when the Game Awards streams live everywhere for our 10th anniversary show. And it's going to be a very special night as we give you a sense of where games are going in the next decade. We don't want to say much now, but trust me, it's going to be a very special no, show. All right, well, thanks again to my co-host Shox. Didn't she do a great job? Thank you so much, Jeff. It was really great to be here. I hope everyone had an amazing time. And can I say something in German too? Let's do it. Don't want to show you up, but vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eine super, super Zeit. No, und viel Spaß brzmi, auf der Gamescom. Well done, German, as opposed to mine. I'm learning. All right. Thanks so much, Shox. Thanks to everyone. Enjoy Gamescom. Have a great night. Gute Nacht. Dobrze, że dwie ręce do góry wziąłem, a nie jedną, kurwa.